wish I could. Another ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Cześć, witam was wszystkich, tutaj Chrystus, jest ze mną ojciec, standardowo, przywita się. Siema, ludziska. Będziemy sobie nagrywać już chyba 9. odcinek z serii Zagrajmy w Borderlands. Mamy do zabicia, tak dzisiaj fajna misja w ogóle zrobimy dzisiaj, bo mamy do zabicia Skagzillę. To coś takiego jak gigantyczna małpa, tylko skagi, wiecie, te stworki, takie pieski, które nas męczą przez całą tą grę. Taki dobra, mamut. Ojciec, powiedz mi, gdzie mam jechać? Chyba nawet się domyślam już. No właśnie. Znaczy na razie to musimy czymś zwabić tę bestię. I ona chce duży kawał mięsa, aha, który jest tam. Dobra, to lecimy po kawał mięsa. Dobra, gdzie to jest? Tutaj. Przygotuj się, że tu będzie grubo. Właśnie widzę. Dobra, stan samochodu mniej niż 50, dobra. Dobra, wysiadamy. 30% samochód. Dobra, muszę zacząć z tego rewolwera korzystać, ale powiem wam, że on nie jest zbyt dobry. Ta klasa się trochę ostatnio. No to słabo. Teraz zobaczymy, co potrafią nasze bronie. No, ale SMG powiem wam, że czasami ratuje mi dupę, chociaż nie jest bronią dla mojej postaci. Dobra, gdzie teraz? Tam. Rampa. Nie, nie na rampę. Na tą pierwszą tak, ale tą drugą nie. Dobra. Albo dawaj! Nie, dobra. No właśnie, się nie uda. W flipach chcesz zrobić? No właśnie, nie wiem, co ja chciałem zrobić. Okej. Okay. Tutaj teraz o Skagzillę? Tak. Okej. Okay. Aha. Chciałem wam przypomnieć, jeżeli nie oglądaliście ostatniej części z Killing Floorem naszej, to taki fail, co się urwał trochę odcinek, to tam była mowa o wspólnym graniu. Jeżeli nadal jest aktualny ten pomysł, jeżeli chcecie z nami w coś pograć, nie wiem, Killing Floor, Monday Night Combat chociażby, bo ostatnio trochę zacząłem w to grać, całkiem przyjemna gierka, to piszcie, jakoś wybierzemy ludzi, bo wydaje mi się, że Borderlands trochę więcej z was ogląda, więc jeżeli macie ochotę, to piszcie. O nie, mój ptak. O i tutaj właśnie wyjdzie nam Skagzilla. Przywitajmy ją. Trzeba położyć na rożen mięso. Boję się. Zaznaczone. Dawaj, razem to położymy. 3-4. No to trzeba. Teraz dzida do tyłu i walimy ją. Pewnie nie będziemy mieli ammo. Trochę to dużo, jak widzicie. Pojapie. Kurda, jak to wolno strzela? Dostała z wyrzutni rakiet w japę i nic. Duże to. Masz z ptaka. Zero. Zero? Pobiję ją. Jak widzicie, jest trochę mocna. No czemu się na mnie wzięła? Nie wiem. Suko! Masz z rewolwera. O, rewolwer już jakieś obrażenia dodaje. Trochę to zajmie pewnie. Nie, tam. Zaraz to rozwalimy. Tak, musimy się odrodzić. Aha, i druga sprawa. Tak, skorzystam z okazji. LOL! Ona wali jakimś laserem? No. Co to jest, robot? Nie wiem. Ja pierniczę, dobra. Nie przypominam sobie, żeby ona coś takiego robiła. Korzystając z okazji, jak mnie tutaj nie gnoi, to mamy zamiar z ojcem... O, chwila. Mamy zamiar z ojcem zacząć nagrywać... No znowu laser. Mamy zamiar z ojcem znowu zacząć nagrywać Dawn of War 2 Retribution, tylko tym razem już skończony, bo jeżeli widzieliście mój poprzedni kanał, to tam... No nie wiem, trochę nie było wtedy czasu, nie wiem, znowu laser. Co ona robi? I jeżeli jesteście zainteresowani tą serią, to piszcie może jakimi postaciami, może nie postaciami, tylko rasami chcielibyście nas zobaczyć w tej grze. Wydaje mi się, że graliśmy już Space Marinesami, Eldarami chyba nawet już grałem tam. Znaczy, ogólnie to tak, nie polecam Tyranidów, bo jest głupie. Nuda. Ja myślałem o Chaosie, albo o Gwardii Imperialnej, bo... Powiem wam, że przeszliśmy już tą kampanię Space Marinesami, była naprawdę fajna, ale może jakiś raz urozmaicenie powinno być, dlatego myślę o... Ja przynajmniej myślę o Chaosie lub o Gwardii Imperialnej. Znaczy, jeżeli chcecie na śmieszne, no to polecam Orków. Eldarami chyba nie graliśmy, wiesz? No.
Ale ja grałem Eldorami, nie, jakaś niefajna za bardzo ta kampania. Ja najbardziej właśnie preferowałbym Chaos albo Gwardię Imperialną. Chaos i Space Marine ma najlepszą taką fabułę, że tak to nazwę. Dlatego właśnie tak chciałem to nastawić na fabułę też przede wszystkim, żeby ludzie zobaczyli. Żebyście wy zobaczyli. No. Możecie też sami zdecydować, no piszcie, jeżeli was to obchodzi. Przecież jak granaty mam, przecież właśnie. O, jednego miałem, fajnie. To nie rzucaj, bo ona się zrespi jeszcze, a to już trochę zajęło nam do rozwalania jej. Nas to leczy, nie jej. Aha. No to, nie ma amunicji tutaj do rewolweru, więc idziemy z SMG. Dobra, to zdaje gówniane obrażenia. Chyba nic się nie robię nawet. Czekaj, tak, ona musi otworzyć japę tym laserem, to wtedy już będzie po niej. O, też ładnie head. Otwórz buzię! Jak pod dobrym kątem będziesz miał kamerę, to będziesz widział do daleka ten teleporter, który niedawno uruchamialiśmy. O, to właśnie. O, jaki fajny. Dobra, tutaj trzeba się zająć z Kaxillą, a nie. O, kurde, ona dupą się do mnie wypina i nie mogę jej trafić. Lol. Wybrałem trochę do tego lepiej. Uwaga, laser! Strzelać. Nie trafiłem. No dobra. Nie. Ta snajperka jest o tyle gówniana, ludzie, że strasznie długo się ładuje. Żyć ptakiem. Tak, gówno to da, on zero obrażeń jej zadaje. Aha, aż? No. Nice. Ale włącz Rage'a. Jeszcze nie mam. O, mam teraz. Czekaj, jak włączy laser, to wtedy Rage'a włączy i po klacie będę ją nawalał. Tylko żebyś przeżył to. Przeżyję. Może. Ło. Co ona tak skacze do mnie? Skończyło mi się ammo do... Mam tylko ammo do strzelby już w tym momencie. Więc dzisiaj... Właśnie... Znaczy dzisiaj, nie wiem kiedy to wrzucę, może prawdopodobnie dzisiaj. Kiedyś dzisiaj, nie wiecie, ho ho ho. Pewnie wrzucę najpierw ten filmik właśnie z Borderlandsem. I może już nawet dzisiaj, tego samego dnia co kręcimy Borderlands, zaczniemy nagrywać Dawn of War'a pierwszy odcinek. Myślę, że to będzie się spoko. Dzieje. Bo wiecie o co chodzi, żeby trochę, kurwa, jak ona urozmaicić. Urozmaicić ten kanał, w sensie żebyście nie oglądali tylko Borderlands łamane tam na jakiś Killing Floor trasami, tylko żebyście mieli więcej serii może tak do oglądania. Prawie leży. No właśnie widzę, to się zabolało przed chwilą. Bo po twarzy dostała tą strzelbą nową. Strzelaj! So close, granaty. Znaczyłeś stopper? Tak. Ile chyba? Jest? nie włączyłem. Nie no, włączyłem. Ile? O 7 minut 45 sekund. To jeszcze chyba jeszcze jest. Leży. Z jedną misją uda się nagrać. O. Fuck yeah. Yeah. No dobra, to zostaną jeszcze jedna misja. Główna. I myślę, że będzie fajna. Aczkolwiek może być. Nie, myślę, że będzie ekstra. To co, jedziemy z nią? I tą później może oddamy, co? No dobra, dobra, to zróbmy to, żeby jeszcze to wydłużyć. Myślisz, że ile ona zajmie? Myślę, że... trochę. Jak włączę dobrą, to będę wiedział, o. To może... zróbmy tak, żeby... Tamta misja może być długa, więc może, żeby rozmaicić jeszcze to, żeby to nie trwało jakieś 10 minut, zróbmy tutaj jeszcze jakąś poboczną czy coś. No dobra, to bo czekaj. Tamta może... Ja rozumiem, że tamta może trwać ze 20 minut, to już będzie dużo. Że musimy się cofnąć mapę do tyłu. No przejedziemy. Tak? Dobra. Może teleportem, o. O właśnie, skorzystamy pierwszy raz z teleportu, bo dobry pomysł. Musimy iść do Headstone Mines. Gdzie jest samochód? O, daleko. Oj. Zapieprzamy. Ja włączę Rage. Jeszcze będę musiał amunicję kupić. O, w mordy, goni mnie! Dorwę cię. Zostaw mnie! Czasami będę pierwszy! Czasami się ciebie boję. Mój ptak będzie pierwszy. Nara? Wracaj. Szmato. Dobra. Dawaj. Sekunda. Teleporter ciśniemy. Cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Tajemnicze błędy z kosmosu wyskoczyły ojcowi i musieliśmy zrobić króciuteczką przerwę.
Zgadza się? Przepraszam, ludziska. No, nie wiem, ci to wybaczą, ale zobaczymy. Dobra, jesteśmy sobie pod naszym komputerkiem, tu ta czarna dziura odpowiada za przenoszenie nas po wymiarach równoległych. Tak naprawdę to tylko zmieniamy lokację, ale tak brzmi fajnie. Gdzie ojciec się mamy teleportować? Do Headstone Mine. Dobra, mam. Robimy sobie poboczną, ponieważ ta Skagzilla była za krótka. Skagzilla też nie była główna, ale uznaliśmy, że to taka fajna misja, żeby wam pokazać, no. Efektowna. Bo to był wielki skak, wielki pies, jak można było to przeoczyć w ogóle? I strzelał laserem. Właśnie, robopies. Czy wy umiecie strzelać laserem z japy? Wątpię. No. Jeżeli pamiętacie, w którymś odcinku już tu kiedyś byliśmy. Klateczki. I coś mi się myszka wawiesza. Dlaczego? Nie wiem, gówniana jest. No co jest? No ogarnąć się już. Zobaczcie, za jakieś tutaj tajemnicze cięcia. Głupie dziecko. Zajmij ten tych na górze. Widzę go. No fajnie, strzeli mu prosto w mordę i nic. I znowu. Nie lubię tej gry. No nareszcie. No nerwuje mi to, no sami widzieliście, strzelowałem mu prosto w łeb. Zbędzie. Nie masz skilla. Czemu jęczysz? O, są, nie wiem, są granaty, które leczą, więc zamień sobie ten dodatek. Po co mi to? Co beznadziejne. Ale leczą. No, lepsze. Jeżeli mam do wyboru rozwałkę, czy coś do leczenia, to rozwałkę. Come on, wijasz. Włączyłeś stoper, prawda? Tak, tak. Chyba. Ile jest? Nie, jest. Jest 12.05. No to elegancko. Uuu. O, gruby. Masz ptakiem. Wracaj. Czekajcie, zaraz go przesunę. W tamtą stronę. Dobrze, naelektryzowałem mu banie. Czy ty to widziałeś? Widziałem. Chyba go zabiję. Idę ci na pomoc. No, kurde, zapomniałem, z którym się noże zwali, ale już coś. Dziecko! Muszę zabijać swoje dzieci. Ten prąd był niezły. No. Jak zaczęło mu się tak bania trząść. Dobra, dawaj. Dobra, tutaj musimy wysadzić tę całą rurę, która biegnie do tej fabryki. Nie wiem po co, ale mi jest bardzo potrzebna w takim razie. Zawsze w tym miejscu klateczki mi opadają. Why? For money. Tutaj coś klepie mnie mocno. Uciekaj. A ja spadłem. Widzę. Pomieściłem cię, aż twoje spadnięcie. Miją mnie. Oddajcie mi moje klatki, frajerzy! Co za nyga, jeszcze żyje. Weź go zabij. Zdejmij operatora działka. To z takimi lagami to ja mogę, wiesz. Jako on miał strzelbę. Ty, czemu on tak... O, dobra, już go nie ma. Moją misją jest dostanie się do tego działka, zrobię to. Dobra, biegnij. Cover you. Ktoś tam słyszy jakieś wybuchy. Osłaniaj. Osłaniam. A teraz wejdź do działka i strzelaj. Strzelaj, bo zaraz padnę. Ktoś tak gówno daje do działka. Co ty, dziecko, robisz? Co tam się dzieje, że w ciebie jakimiś wyrzutniami walą? Nie wiem, strzelam. Dobra, ty, ja będę podkładał bomby. To się zaczyna robić nudne, to im praktycznie nic nie robi. Dobra, możesz się już wycofywać powoli. Dobra. Na górę. Na górę? Tak. Jak to na górę? Bo musimy zdetonować to jeszcze, a detonator jest na górze, na lewo. No dobra. Nie lubię tego miejsca, tutaj zawsze spadają mi klatki.
Takie. Idź, detonuj, osłaniam cię w miarę. Szczylu! Dobra, gdzie jest detonator? Widzę. Wal. To powinno być z okazji 300 widzów, ale na razie tylko spadają, więc... Jest z okazji 213 bodajże. To dla was! Z spadania widzów. Juhuu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 
No to pozdro. Szkoda, że go nie nagrałem. No szkoda. Dobra, myślałem, że rura się rozwali. Mniejsza z tym, jaki czas? Czas 15:46. To tutaj kończymy tym pięknym akcentem, żeby odcinek nie był zbyt długi. Piszcie, jak wam się podobało o tych wszystkich pomysłach ze wspólnym graniem i w ogóle, jeżeli oglądacie nas i jeszcze lubicie nas oglądać. Żegnajcie. Subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, na razie.